wzrok. Wzrok jest jednym z podstawowych zmysłów, poprzez który poznajemy świat. I dzisiaj widzimy w Ewangelii człowieka, który był niewidomy. To był niewidomy od urodzenia. Jezus go uzdrawia. Ale okazuje się, że gorszą ślepotą od tej ślepoty fizycznej jest ślepota duchowa. Bardzo często żyjemy tak, jakby Pana Boga nie było. Pan Bóg jest na, nie wiem, 8, 10, 50 miejscu w naszym życiu. Gdzieś tam jest, ale nie za bardzo. Prawda jest taka, żebyśmy, gdybyśmy zobaczyli swój grzech, jego ogrom, to byśmy umarli ze strachu. Umarli ze strachu. I gdybyśmy wiedzieli, czym jest Eucharystia, gdybyśmy wiedzieli, czym jest wiara, to byśmy całe dnie siedzieli w kościele. Teraz jest to, wiadomo, utrudnione. Ale my jesteśmy duchowymi ignorantami. Jesteśmy ślepcami. I ta dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do tego, żebyśmy przejrzeli. A to może uczynić tylko Jezus. To może uczynić tylko Jezus. I czyni to w sposób szczególny w sakramentach. W spowiedzi, kiedy to błoto, które mamy na oczach, zostaje zrzucone. To błoto, które mamy na sercu, zostaje zrzucone i możemy widzieć Boga. Często człowiek, który żyje w grzechu, idzie dalej za tym grzechem. Ten grzech się nawarstwia. I często potem ten człowiek nie widzi w tym nic złego, bo już ma taką wielką stertę błota na tym sercu, że ślepy, nie widzi swojego grzechu. Ale im bardziej zbliżamy się do Jezusa, częściej przyjmujemy komunię świętą, im częściej spowiadamy się, im częściej się modlimy, tym bardziej widzimy nasz grzech, tym bardziej zaczynamy widzieć Boga, zaczynamy widzieć Jego miłość, sens tego wszystkiego. Dzisiaj jest bardzo długa i bardzo piękna Ewangelia, ale pada jedno zdanie, które dla mnie jest szczególnie niesamowite. Jedno wiem, byłem niewidomy i teraz widzę. Jedno wiem, byłem niewidomy i teraz widzę. To mówi ten człowiek właśnie w odpowiedzi na ataki faryzeuszy, którzy zastanawiają się, jak to Jezus uczynił i zarzucają mu, że jest szarlatanem tak naprawdę. Ale ten człowiek mówi, jedno wiem, nie widziałem, teraz widzę. To jest właśnie to doświadczenie Jezusa, które możemy mieć w swoim życiu. Kiedy ktoś spotkał, doświadczył Jezusa, choćby wszyscy wokoło mówili, że to nieprawda, choćby wszystko wokoło przeczyło, choćby wszystko odpychało ci od wiary, to ty jedno wiesz. Ja go spotkałem, ja go doświadczyłem i nikt nie przekona mnie, że jest inaczej, bo to jest moje doświadczenie. Bo ja go spotkałem i on odmienił moje życie. On odmienił moje życie. I niech ta dzisiejsza Ewangelia będzie właśnie dla nas zaproszeniem do tego, abyśmy przejrzeli, abyśmy zaczęli widzieć Boga, żeby to Bóg był tym fundamentem, na którym budujemy. Żebyśmy zobaczyli, jak wielką moc ma Jezus, jak bardzo nas kocha, jak bardzo chce odmienić nasze życie. Nasze życie, choć nazywamy się chrześcijanami, jest często bardziej życiem pogańskim niż chrześcijańskim. To trzeba dostrzec. Pora przestać być ślepcem i podjąć nawrócenie. Panie, ja często nie mam czasu na modlitwę, często nie mam czasu dla Ciebie. Choć oddałem Ci całe moje życie, to często wiele rzeczy wydaje się być ważniejszych niż Ty. Proszę Cię, otwórz moje oczy. Proszę Cię, daj mi dostrzec Ciebie, daj mi dostrzec swoją moc, swoją miłość, ale też i mój grzech, i mój upadek. Panie, nie chcę być ślepcem, chcę widzieć Ciebie. Proszę Cię, otwórz oczy wszystkich tych, którzy oglądają to wideo, którzy teraz się modlą. Otwórz ich oczy. Pozwól ich dostrzec prawdę o Tobie, o Twojej miłości, ale i o sobie, o swoim grzechu. I o to, że Ty chcesz nas uwalniać, że Ty chcesz dawać nam nowe życie, że nie ma rzeczy ważniejszej niż Ty i Twoja miłość. Tylko to się liczy, a wszystko inne jest dodatkiem. Panie, przyjdź w swojej mocy. Otwieraj teraz oczy niewidomych. Otwieraj oczy ślepców duchowych. Panie, dotykaj naszych serc. Przychodź, Panie.